Siema blachoświry. Po publikacji ostatniego z postów na Facebooku z moją nową maszyną otrzymałem od Was kilka zapytań odnośnie różnic między tą maszyną ZGL 2000 a klasyczną zaginarką Mada z zaznaczeniem ZG również 2000. Chodzi o modele do gięcia blach 07, czyli takich jakich używamy my blacharze. Do porównania jako zamiennik użyjemy mojej maszyny, drugiej, którą również mam w studiu, czyli ZG 1400. W parametrach gięcia, w przekrojach, wszystkich wymiarach jest ona identyczna jak ZG 2000, więc posłuży nam jako modelu, jakkolwiek to brzmi, 2000. Mam nadzieję, że ten odcinek rozjaśni Wam nieco obraz w temacie zaginarek mat. Zapraszam. W pierwszej kolejności porównamy sobie takie podstawowe parametry jak waga maszyn, szerokość robocza czy zakres pracy, czyli krótko mówiąc jaki kąt maksymalnie jesteśmy w stanie ugiąć. A więc waga modelu klasycznego, czyli ZG 2000, to 200 kg jak podaje producent. Model ZGL, ten tutaj, który widzicie, waży 149 kg, a więc został odchudzony o kilogramów 51. Myślę, że jest to duża różnica, kiedy często transportujecie maszyny 50 kg na korzyść ZGL-a. Szerokość robocza ZG to 2150 mm według informacji, jaką znalazłem na stronie producenta. ZGL 2100 mm, aczkolwiek mój ma 230. Nie wiem ile mają dokładnie fizycznie modele ZG, więc jeżeli ktoś z Was w ostatnich miesiącach kupował model ZG, poproszę w komentarzu, oczywiście grzecznie poproszę o zmierzenie i podanie, podzielenie się informacją. Myślę, że nie tylko mi się taka informacja przyda. Zakres pracy identyczny, 155 stopni. Kapinosy identycznie wyfrezowane w obydwu maszynach, te same wymiary są tutaj zachowane. Skoro jesteśmy już przy belce gnącej, w obu maszynach szerokość belki gnącej to 15 mm. Belka troszkę inaczej wykonana niż w ZG, lżejsza, pusta tu w środku, ale jest sztywna, fajnie się dosyć na tym gnie, powiem Wam, pierwsze odczucia bardzo fajne. W obu modelach dzięki zastosowaniu siłowników możemy sobie wypozycjonować naszą belkę dociskową na dowolnej wysokości, jaką chcemy. Oczywiście w zakresie pracy maszyn, ale o tym za chwilę. To tyle jeśli chodzi o suche informacje, które każdy z Was może znaleźć w internecie, czy to na stronie producenta, wherever. Czas na konkrety, czyli największe różnice między omawianymi dzisiaj modelami. Zaczniemy może od sposobu samego otwierania i zamykania. Jak widać, tu jest na jak gdyby zawiasowy system otwierania i zamykania w modelu ZGL. W modelu ZG wygląda to troszkę inaczej, czyli cała belka jeździ góra-dół, równo pod kątem 90 stopni do płaszczyzny gięcia. To co najbardziej się rzuca w oczy to ten pałąk u góry, czyli nasz system docisku i otwierania belki dociskowej. Czyli jest to na pewno na plus w porównaniu do maszynki ZG, która ma rączkę tutaj po boku. Zmierzymy sobie wysokość rozwarcia maksymalną. Musimy zmierzyć ten punkt z tyłu, z przodu jest więcej, ale belka sięga tam dalej, a z racji tego, że jest po skosie, to z tyłu będziemy mieli troszkę mniej. Nie wiem czy to tutaj będzie widać, ale to jest tutaj dalej 4 cm, bo tutaj z przodu mamy 4,7. Jeżeli zdejmiemy nasze pałąki od stołu, to możemy rozewrzeć o pół centymetra więcej. Wyżej nam podejdzie ta belka. W modelu ZG będzie to centymetrów około 8, czyli znaczna różnica. Szerokość belki dociskowej to 40 mm. Potem mamy uskok z tyłu i na zamknięciu tu mamy wysokość po zaciśnięciu górnej belki, ale od tyłu. Szerokość górnej belki 125 mm. I szerokość dolnej belki 80 mm.
w modelu ZG 90 mm. Podsumowując, tak naprawdę żadna z tych maszyn nie zasługuje na miano ani lepszej, ani gorszej. Obydwie są przyzwoitej jakości, nie ma się czego wstydzić, myślę. Chcąc kupić zaginarkę, powinniśmy kierować się przede wszystkim tym, co chcemy na niej robić tak naprawdę, jakie elementy chcemy wyginać. I pamiętajcie jedno, nawet najlepsza maszyna bez waszych rąk i waszych umiejętności nie zrobi nic. Pozdro, trzymajcie się.